Czołem! Minął pierwszy tydzień wspólnego czytania Pisma Świętego w Nowym Roku, akcji Biblia 90 dni. Więc chcę się podzielić z tej okazji tym, co w szczególny sposób dotknęło mnie w przeczytanym fragmencie Pisma, a zatem w Ewangelii. Przede wszystkim to były dwa główne aspekty. Pierwszy aspekt to jest taki, żeby odrzucić lęk. Lęk, który jest przeciwieństwem wiary, aby odrzucić lęk, by spotkać się z Bogiem. I na ile odrzucamy lęk, na tyle dostrzegamy Boga, na tyle potrafimy wierzyć, na tyle potrafimy Jemu zaufać i na tyle potrafimy stanąć za Jego Słowem. Po drugie, Bóg pokazał mi, jak ważne jest karmienie się Jego Słowem, jak ważne jest przyjmowanie prawdziwego pokarmu do swojego życia, karmienie się prawdziwym pokarmem. A prawdziwym pokarmem, jak mogliśmy przeczytać, jest wypełnianie woli Tego, który nas posłał, a zatem pełnienie woli Jezusa Chrystusa, tak jak Jezus Chrystus wypełniał wolę Boga Ojca. I tu trzeba również zaznaczyć, że wypełnianie woli Tego, który nas posłał, to jest karmienie się Jego ciałem, a zatem częste przyjmowanie Komunii Świętej. Więc tutaj jest przede wszystkim wypełnianie woli Boga, woli Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Co się wiąże z tym, abyśmy przyjmowali Jego ciało do naszego serca, abyśmy przyjmowali Komunię Świętą, abyśmy karmili się Nim i abyśmy do Niego się upodabniali. Bo na ile pozwolimy, aby Bóg działał w nas cuda, na tyle pozwolimy, aby to On nas uświęcił. Więc podsumowując, pozostaje nam odrzucić lęk, ogłaszając Jezusa naszym jedynym Panem, naszym jedynym Zbawicielem, wypełniając w tym momencie Jego wolę, bo Jego wola będzie na pierwszym miejscu, pełnienie Jego woli będzie na pierwszym miejscu, więc będziemy przyjmować Jego ciało, będziemy pili Jego krew, będziemy karmili się Nim, będziemy karmili się również Jego Słowem i będziemy pozwalali na to, aby On nas do siebie upodobnił. Więc jeśli słuchając tego masz takie wrażenie, że ty miałeś jakieś wielkie trudności w trwaniu, w czytaniu Słowa Bożego, to tym się nie przejmuj. Ważne jest, że podjąłeś decyzję i ważne jest, abyś trwał w czytaniu Pisma Świętego. Więc nie obawiaj się tego, tylko po prostu ogłoś Jezusa Panem czasu spotkania z Jego Słowem i pozostań z nami. I w komentarzach zachęcamy do tego, abyś napisał, co Ciebie w tym czasie w szczególny sposób dotknęło, co w szczególny sposób Ciebie poruszyło, co Bóg Tobie objawił, co Bóg Tobie pokazał. Ważne jest, aby dzielić się tym z innymi, gdyż to nasze świadectwo może wzbudzić wiarę u innych osób, może pomóc innym, więc nie wahaj się, tylko napisz swój komentarz. Do zobaczenia następnym razem.